Przyjaciele, chciałbym dzisiaj powiedzieć o tym, jaki jest Bóg. Ponieważ to fajnie właśnie Piotr teraz powiedział na końcu, że ludzie mają różne fetysze i one tak naprawdę mają w jakiś sposób zobrazować Boga. Cała religia to jest fetyszystyczne podejście, bo to jest szereg różnych rzeczy, koncepcji już. Nie będę o tym mówił, ale to jest cały szereg. Tak religia powstała, to jest taki splot koncepcji, toków myślowych. W ogóle temu wszystkiemu uczucia różne towarzyszą. Rozumiecie? Uczucia. To się uczucia urodziły. Rozumiecie? Uczucia. Wiecie? W ogóle kiedyś przed ukrzyżowaniem Jezusa nie istniało na ziemi takie coś jak uczucie kontaktu z krzyżem. Że w kimś to wywoływało coś. Rozumiecie? Że krzyż na przykład komuś, nie wiem, ktoś przyniósł komuś krzyż, krzyżyk, jakiś krzyżyk. I że to wywołało w nim jakieś emocje. Nie wywołało to żadnych emocji, o krzyżyk. Wiesz? Teraz emocje wywołuje. Czyli zobaczcie, religia w ogóle to jest producent emocji. To produkuje uczucia też. Produkuje, bo to tyle lat, to wszystko się mieli. Więc ja chcę wam powiedzieć o Bogu, jaki jest. Dlaczego chcę o tym mówić? Bo kiedy widzimy, jaki jest Bóg, to nie mamy złudzeń co do tego, jaki On nie jest. Też w ogóle nie szukamy czegoś, czego nie ma. W ogóle jak wie się o czymś, że coś jest, albo że wie się, że coś jakieś jest, to się nie szuka czegoś innego. Jak ja na przykład wiem, jaki jest smak czegoś, prawda? I ten smak mi smakuje, to tego smaku sobie szukam, bo wiem, jaki to jest smak. Ja wiem, jak coś mi się podoba, to tego modelu szukam. Teraz trochę mi pękła kurtka i mówię tak, no bo przybrałem na masie i kurtka pękła. Najpierw mi pękła z jednej strony na szwie, potem na drugim i tak mówię, no, siłą rzeczy może tego nie widać, ale za wąska jest. No mówię, musimy iść kupić kurtkę. No pojechaliśmy, wczoraj byliśmy z Sarą na egzaminach, pojechaliśmy tam do sklepu, żeby kupić, no przeszliśmy sobie po tych sklepikach tak na szybko, popatrzyłem. Tylko, że ja wiecie, ja wiem, co ja chcę. I tego tam nie było. Ja brałem różne rzeczy, podotykałem, popatrzyłem, ale tego nie chcę, bo to mnie nie interesuje. Ja wiem, co ja chcę. Wiem, jak to wygląda, wiem, o co mi chodzi. To niekoniecznie, że ja znam dokładnie taki wygląd i że jestem na tym, nie, tylko ja znam generalnie jakąś przestrzeń, w której to się mieści, jakąś przestrzeń prawdy. Jest to uwarunkowane różnymi rzeczami ze mną związanymi, tak? Moim stylem, nie wiem, czymkolwiek. I teraz ja w związku z tym nie biorę byle czego, a nie wchodzę o kurtkę, jeśli wezmę kurtkę. Nie, nie wezmę kurtki. No to jestem tamtej chodził. Tak będę chodził bardziej do przodu, żeby nie pękło. I koniec. Póki sobie nie znajdę drugiej, która mi pasuje. Bo ja nie kupię czegoś, to mi nie pasuje. Bo mi to nie interesuje. Co? Uszy. No. Tutaj musimy wiedzieć, jaki jest Bóg. A to, bo to automatycznie wyrzuca nas z takiej przestrzeni właśnie, jaki Bóg nie jest. I nie kręcimy się, tak, wokół czegoś, co Bogiem nie jest. I mówimy, dlaczego nie mam odpowiedzi, czemu nie mam. Rozumiecie? Ja wam pokażę takie bardzo proste rzeczy, na przykład. Zanim ja tutaj spojrzymy sobie w różne teksty biblijne, to chcę, na przykład zobaczcie, Bóg jest Bogiem łaski. Bóg łaski, na przykład, taki rzucam wam tekst, nie? I Jego w ogóle nie interesuje dobry uczynek. W ogóle. A Jego ani zły nie interesuje, ani dobry, nie? Ale Jego w ogóle to nie obchodzi. I na przykład człowiek robi dobre rzeczy i on w ogóle myśli sobie, że on tym Boga zainteresuje. I mówi, o, podoba się to Bogu, ale a Boga tam nie ma. Tam nie ma Boga. Nie to, że on tam to widzi, bo jak ci wiedzą, on jest ślepy na to. Tam nie ma Boga, bo on nie ma tam oczu. On nie widzi tego.
Bo Bóg widzi tylko to, jaki jest. Rozumiesz? Ludzie mówią, Bóg wszystko widzi. To jest bzdura, że Bóg wszystko widzi. To nieprawda. Nie dlatego, że nie może, tylko dlatego, że nie chce. A to jest inny temat w ogóle. Inny temat. Ale jego nie ma na przykład przy dobrym uczynku. Ktoś mówi, Bóg widzi twoje dobre uczynki. Tak ci będzie, religia tak ci będzie mówiła. Ale Bóg nie widzi twoich dobrych uczynków. Bóg nie widzi twoich dobrych uczynków i Bóg nie widzi twoich złych uczynków. I teraz ty, a ludzie z tą przodu, to co ja mam robić? Ja mówię, nie wiem, co ty masz robić. Może drwalem zostań. Jakieś hobby zrealizuj może. Najpierw się pozbądź warowni hobby, a potem już na luzie, swobodnie, miej hobby. No tak, no bo co ty? Że ty ani mu nie zaimponujesz, okej? Okay? Bo to jest Bóg łaski. To niezasłużona przychylność. Ani, tak, go nie zgorszysz. Bo on umarł za twoje grzechy na krzyżu Golgoty, przebaczył ci wszystkie grzechy. I teraz pytanie, co tutaj, jak tego dotknąć? No. A widzisz? I teraz skupianie się na Bogu, na przykład takim, o coś tam będę robił, wiesz, o co chodzi, żeby temu Bogu się podobać, tak? No to już jest kwestia, to jest tworzenie takiego fetyszu. O, jest taki Bóg, takie coś, nie wiem, jak to nazwiemy, Bozia taka, takie coś, i to coś cieszy się, jak ja dobrze czynię. Nie wiem, możesz go sobie narysować, wymyślić, nie wiem, co zrobić, jakiegoś pajaca na gumce, który jak ty po prostu zrobisz coś dobrego, no, koniec. Takie coś masz. Takie, i ty mówisz, o, Bóg mój. Wiesz. To jest dla opóźnionych. Tak naprawdę. Nie ma takiego czegoś. Taki Bóg nie istnieje. Więc ruszmy z tym, jaki jest Bóg. Ewangelia Jana 10:30 mówi tak. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. A 3:36. Ewangelia Jana 3:36. Mówi, kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. Przede wszystkim Bóg to Jezus. Bóg to Jezus. Nie ma dla nas innego Boga, tylko Jezus. W ogóle zapomnij o tym i nigdy w ogóle takiego czegoś nie głoś nigdy nikomu. Bóg to jest Jezus. Nie ma innego Boga. O, rozumiesz? Ja kiedyś byłem świadkiem, jak jeden pastor mówi do takiej kobiety, że było tak silnie demoniczne, ja to do dziś pamiętam. Patrzyłem na to z boku, a ona mówi do niego tak, że Bóg ochronił mnie tam przed czymś, a on do niej mówi tak, jaki on ma imię. Ty, ja to słucham z boku tego, słuchaj. W ogóle patrzę na to jako młody wierzący, lata temu, wiesz. Dlaczego on takie pytanie nie zadał? W ogóle on w ogóle rozpoznał to, rozpoznał stwierdzenie jej. Jakie imię on ma? A to kobieta z jego zboru w ogóle. A ona mówi, no mówię ci, pastorze, Bóg ochronił mój zawodowi, jakie ma imię? Jakie jest jego imię? Jakie? Ty! Ona nie powiedziała! Ona w ogóle utknęła w tym. Rozumiecie, o co chodzi? To był szok dla mnie wtedy. Ja wtedy tego nie trypiłem. Ja ciepło rozumiem, że facet miał słowo wiedzy. On wiedział, że ona, tak, ma problem. On rozróżnił duchy. Miał, zadziałał dar rozróżnienia duchów i on widział, że ona w tym świadectwie, ona będzie opisywała coś, jakiś byt. Coś, co jest w jej głowie. Rozumiem? Bóg to Jezus. Jezus. Nie mamy innego Boga. Nie znamy innego Boga. Nic nie wiemy o żadnym innym Bogu. Bóg zachowuje się jak Jezus i nie wiemy, czy się zachowuje inaczej. Rozumiecie? Bóg myśli jak Jezus i nie wiemy, czy myśli inaczej. Dla nas nie myśli inaczej, bo my nie wiemy. A jak będziemy myśleć, że on na przykład myśli inaczej niż Jezus, a jak myśli Jezus, to jest napisane na przykład w Biblii. Rozumiecie? I to świadczalne w naszym życiu. To będziemy mieli fetysz. Bo Bóg to Jezus.
Bóg to Jezus. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Jaki jest Ojciec? Jak Jezus. Ludzie na przykład myślą, że Ojciec, Bóg Ojciec, to ma jakieś inne parametry. Inne parametry. Bóg Ojciec to Bóg Jezus. Bóg Duch Święty to Bóg Jezus. Rozumiesz? To nie dzieli się. Tak? Jeśli Jezus miał jakieś koncepcje, to takie same koncepcje ma Bóg Ojciec i Bóg Święty Duch. Jak Jezus wziął bata i ich zlał, tak? To Bóg Ojciec wziął, bierze bata i leje. To Duch Święty bierze bata i leje. Ale co? Ty myślałeś, że to tylko Jezus tak miał, tak? Nie. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Jedno. Jeden tok myślowy, jeden system emocjonalny, jeden ośrodek decyzyjny. Wow. Ludzie takie rzeczy robią. Mamy ludzi, że to inaczej jest. Nie jest inaczej. To jest najpierw i na dzień dobry. Druga rzecz. Ewangelia Jana 4,24. Ewangelia Jana 4,24. Jest napisane tak. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu oddawać ją w duchu i w prawdzie. Bóg to duch. Duch. I do niego się podchodzi na poziomie ducha. A ten poziom ducha u swojej podstawy ma co? Prawdę. Do Boga się inaczej nie podchodzi. Bo tam nie ma innego podejścia. Tam nie ma furtki numer dwa. Bóg to duch. Duch. I ludzie by nie chcieli, żeby Bóg był duchem. Dlatego system religijny, tak? Na przykład katolicki system religijny, tak? Zrobił różnego rodzaju dotykalne rzeczy. Boga można polizać. Rozumiesz? Powąchać. Tak? Można go dotknąć, tak? Organoleptycznie można go przyjąć. Ale Bóg jest duchem. Nie przyjmuje się go organoleptycznie. Tak się nie przyjmuje Boga. I się nie zbliża inaczej do Boga. Ktoś mówi, jak mam to zrobić? Ja mówię, to nie to u mnie pytanie. Przyjrzyj się do tego, co jest duchem. Idź do niego i się go pytaj. Ja ci nie dam koncepcji B. Rozumiesz, o co chodzi? Ja ci nie stworzę nowego fetyszu. Ja ci nie powiem. A wiesz dlaczego? Bo to zostało powiedziane. W duchu i w prawdzie. Ktoś mówi, ale jak mam to zrobić? Ja mówię, ja nie wiem. Tylko idź to zrób. Najpierw ukazuje się, prawda musi stanowić dla ciebie number one. Jak prawda nie stanowi number one, to się nie spotykasz z kim? Z Bogiem. Tylko się spotykasz z czymś. Albo stoisz na prawdzie, albo spotykasz się z czymś, z jakimś fetyszem. Wyimaginowaną postacią w twojej wyobraźni. I mówisz, o, taki jest Bóg. Nie no, bo Bóg jest duchem. I podchodzi się do niego na poziomie ducha, stojąc na prawdzie. No nie ma inaczej. Rozumiesz? I teraz Ewangelia Jana 14,6. Ewangelia Jana 14,6 mówi tak. Odpowiedział mu Jezus, ja jestem droga i prawda i życie i nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Bóg to jest życie. O co chodzi? Przychodząc do Boga, przychodzimy do życia. Jeżeli nie ma manifestu życia, to nie Bóg jest. System religijny mówi, jest taki Bóg, co nie ma manifestu życia. Można tam podejść, przestrzegać pewnych reguł, zasad, być w pewnym systemie myślowym, tak? Wejść w pewien system społeczny i będzie pięknie, ale nie! Bóg jest życiem. Ludzie, jak my tu wszyscy siedzimy, tak my wiemy, kiedy jest życie, a kiedy jest śmierć, przepraszam. No ja wiem, ja naprawdę jestem prosty człowiek, a ja wiem, kiedy jest życie, a kiedy jest śmierć.
Ja wiem, kiedy dotykam życia, a kiedy dotykam śmierci. Ja to bardzo dobrze wiem. Od początku tak było. W środku ogrodu Eden stało drzewo życia. Oni mieli życia doświadczać. Wszystko może być poprawne, wszystko może być cudowne. Rozumiem, o co chodzi. Można dać w ogóle piękne głoszenie na podstawie pisma, zgodne w ogóle z trendem odpowiednim, społecznym, czy z czymś tam. A co tam nie ma? Nie ma życia. Ktoś mówi, co to się stało? Ja mówię, Boga nie ma tam. Nietzsche został uznany za człowieka, który powiedział, że Bóg umarł. Tylko Nietzsche zrobił to w innej konfiguracji. Nietzsche chodził do kościołów protestanckich, katolickich, mówił, Bóg umarł. Co to znaczy? Tu nie ma Boga. Tu nie ma Boga. W czym nie ma Boga? W tym. W tym. Nietzsche nigdy nie stwierdził na poziomie filozoficznym, że Boga nie ma. On stwierdził na poziomie społecznym, że Boga nie ma. Rozumiecie? On żył na tym świecie, przyglądał się temu, że był niezrównoważony, to był, bo Nietzsche był niezrównoważony. Natomiast on przyglądał się temu, co jest na tym świecie i ja się mu w ogóle nie dziwię, że on uważał, że Bóg umarł. Rozumiesz? Bo ja się rozglądam po tym świecie i gdybym ja nie znał osobiście Jezusa, to wiecie, co bym powiedział? Bóg umarł. No bo to jest niemożliwe, żeby to, co jest na tym świecie, tak? Co mówi, że Bóg jest, tak? Było prawdziwe, bo w tym nie ma grama życia. Grama życia. Grama życia nie ma. A ludzie tego bronią? Człowieku. Ale Bóg to życie. I spotkania z Bogiem to spotkania z życiem. I chodzenie z Bogiem to jest chodzenie z życiem. To jest rozwój. Ja od 2001 roku cały czas się rozwijam. No to jest człowieku. Ja nie miałem w ogóle czasu takiego, że ja się nie rozwijam, że ja siedzę i się nie rozwijam. Ja nie wiem, co to znaczy nie rozwijać się. Kurczę, ja nie rozumiem tego. To jest Bóg życia. Rozumiesz? Trzeba nie chcieć się rozwijać. Albo, uwaga, skupiać się wokół czegoś, co Bogiem nie jest. I mówić, o, jakoś mi w życiu nie idzie. Ja mówię, a ty dotykasz Boga życia? Bo dotykając Boga życia płynie życie. A dotykając jakiegoś substytutu, to nie wiem, co płynie. Zależy, który kranik odkręcisz. Rozumiesz? Ale Bóg jest życiem. Bóg jest życiem. Mnie zadziwiają kaznodzieje, którzy się nie rozwijają w ogóle, człowieku. Oni w ogóle idą, patrzą, człowieku, ja mówię, jakiś letarg jakiś. Co tu jest? Albo może, mówię, narkotyki są brane po cichu. Rozumiesz? Bo to jest niemożliwe, to trzeba być najaranym, proszę Ciebie, cały czas towarem, żeby bez przerwy trwać w systemie stagnacji wewnętrznej. Rozumiesz? Bóg jest Bogiem życia, to życie. Życie nadaje pęd. Rozumiecie? Zobaczcie. Cały czas trwa, życie się przebija. Ono zawsze znajdzie dziurkę, żeby się przebić. Zawsze. W najciemniejszych okresach historii życie się przebijało. Rozumiecie? W najciemniejszych okresach historii. Zawsze. Przez jakąś jednostkę, ale się przebijało. Ono nie wytrzyma, żeby się nie przebić. Dalej. W tej samej Ewangelii, 14:6, Ewangelia Jana. Bóg to prawda. Bóg to jest prawda. Prawda. Jeżeli ktoś z was nie wie, co to jest prawda, odsyłam do szkoły wiary. Co to jest prawda? Bóg to jest prawda. Bóg nie ma nic wspólnego z nieprawdą. Rozumiecie? I Bóg podchodzi tylko na poziomie prawdy. Chcę, żebyś to dobrze zrozumiał. To, jaki Bóg jest, to oznacza, że taki ma charakter, takie ma podejście. Tak się kontaktuje. On inaczej się nie kontaktuje. Jeżeli Bóg jest prawdą, to On, tak, w ogóle nie kontaktuje się z człowiekiem, który wybrał kompromis. Na tym odcinku Boga nie ma.
dla tego człowieka. Tam musi nastąpić pokuta, czyli powrót do prawdy, wtedy będzie tam Bóg. A ludzie to, są w kompromisie jakimś i mówią tak, no to Bóg tutaj jest i mi coś tam tłumaczy i mam relację z Bogiem. Mówię, ty nie masz, mówię, wymyślasz sobie, no. Siedzisz i sobie wymyślasz, bo ja rozumiem, że wymyślasz, bo ty musisz sobie coś wymyślić, bo inaczej po prostu to byś w ogóle, nie wiem, no co byś się jakoś zamknął w sobie całkowicie. No ty musisz coś wymyślić. Bo człowiek ma niesamowitą potrzebę w ogóle Boga, wiecie o tym. Tylko, że jeżeli człowiek nie podejdzie do sprawy tak, jak należy, to będzie i nie będzie, a przez to nie będzie miał kontaktu z tym Bogiem realnym, to on sobie wymyśli tego Boga. Ja znam masę chrześcijan, którzy wymyślili Boga. No wymyślili sobie, no. Ta masa chrześcijan wypowiadała się i już teraz się nie wypowiada. Coraz mniej się wypowiadają. Natomiast już wypowiadała się, proszę, jakie to straszne rzeczy w ogóle tu się dzieją w ogóle u nas. Tu się do niej, ja mówię, Chryste jedyny, mówię, to takie zaciemnienie, taki ciemnogród. Ciemnogród. Inteligentni ludzie by się wydawało. Ale wymysł, bo to tak trzeba. Bo to taki jest Bóg. Ja mówię, nie ma takiego Boga. Bóg jest prawdą. Bóg jest prawdą. 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 Ja nie powiem teraz, który to, ale był taki mistyk katolicki, uznawany za świętego obecnie. W ogóle ciekawa postać to była. Ta postać mieszkała sobie, to mnich był też, mieszkała sobie w takim miejscu, że tam taka Maryja była, taki obraz Maryi duży był. I tamten ludzie z Ciemnogrodu przynosili tej Maryi różne tam skarby. Złoto tam przynosili różne i oni tam wieszali nad nim. A on wiecie co robił? Zabierał to, spieniężał i w ogóle pomagał ubogim. I kiedyś go przyłapał w ogóle tam jeden taki i mówi, ojcze, bo to było, on był tam przeorem czy jakimś tam, ojcze, mówi, ale mówi, przecież to Maryi. On jakiś łańcuszek właśnie podprowadzał tam w ogóle, wiesz, z kościoła, no nie? A on tak mówi, bracie, mówi, to Maryja się nie pogniewa, to dobra kobieta, mówi, wiesz. Rozumiem, o to chodzi, podpierał w ogóle te rzeczy, z pieniężem i pięknym jedzenie za to dawał, wiesz, nie? Rozumiesz? Rozumiesz, na czym coś polega, to jest w ogóle coś mega istotnego, ponieważ Bóg to jest prawda. I jeżeli są ustalone określone priorytety, to te priorytety będą przez tego Boga, tak, który jest tym priorytetami, przestrzegane i tylko tam będzie można go spotkać. Tylko tam. Dalej, pierwszy list Jana 4,16 jest napisane, że Bóg jest miłością. Bóg to jest miłość. To jest taka postać. Po pierwsze, przebaczenie i odpuszczenie. Po drugie, zainteresowanie. Po trzecie, współczucie, ukojenie i wolność. Rozumiesz? Taki Bóg. To jest taki Bóg. To nie jest postać pozamiłosna. Ja na przykład ludzie myślą, że ja mogę poza miłością do niego podejść, ja mogę to zrobić. Nie możesz podejść poza miłością do niego, bo taki Bóg nie jest. Bóg nie jest niemiłosny. On nie jest. I ludzie próbują. I mówią tak, powinieneś zadośćuczynić. Zadośćuczynić. Ja pamiętam, jak byliśmy u Drzyski w programie, jak ja powiedziałem, że zabiłem człowieka, i nie mam wyrzutów sumienia. Człowieku, tam był taki dym. Mówi, a zadośćuczynienie? Jak zadośćuczynienie? Jak zadośćuczynienie? Co zadośćuczynienie? Ja byłem zawodowym przestępcą. Ja dzisiaj nie byłbym w stanie zwrócić, proszę ciebie, 0,5% tego, co ukradłem w życiu. Ja bym się w ogóle tym nie zajął. Rozumiesz? Bo to tak nie działa. Bo miłość to jest wybaczenie. Jak mówi, zadośćuczynił. Ja mówię, Jezus zadośćuczynił. Wystarczy, czy jeszcze trzeba coś do tego dokręcić.
umarł za moje grzechy. Czy jeszcze mam dokręcić coś do tego, że umarł za grzechy? To jest tak jak skazać kogoś na karę śmierci, tak? Skazany gościa na karę śmierci, wychuśtali go, okej? Okay? Ale jeszcze mówią, trzeba krzywdę zapłacić. Jeszcze trzeba coś dokręcić do tego. Nic nie trzeba dokręcić. Bóg to jest miłość. Miłość. Ludzie na przykład przychodzą, zgrzeszą. O, chrześcijanin zgrzeszy i on kwitnie przed tym Bogiem, człowieku na kolanach, w potępieniu, w załamaniu. Rozumiesz? On nie pójdzie do służby z powrotem, tylko on musi kwitnąć teraz tam. On się czuje niegodny, on się czuje słaby, on się czuje bez wiary, on się czuje zerem. Wiesz, o co chodzi? I wiesz, co najlepszy numer? Rozmawia z Bogiem w tym wszystkim. I mówi do mnie tak, Bóg mi powiedział, tak? Ja mówię, człowieku, ty w ogóle nie masz kontaktu z Bogiem. Wiesz, co Bóg powiedział? Wiesz, co Bóg powiedział? Bóg powiedział, umarłem za twoje grzechy 2000 lat temu na krzyżu Golgoty. Kropka. On w ogóle nie rozmawia z tym chrześcijaninem, ale chrześcijanin ma przecież rozmówcę. On rozmawia i modli się do niego. Mówi, Panie, przebacz mi moje grzechy. I słyszy głos w środku. I słyszy w środku głos. Rozumiesz? Ja mówię, co ty za głos tam słyszysz? Co ty masz za jazdę wewnętrzną? Przecież on z tobą nie rozmawia. Więcej! Jak usłyszą taki głos, przebaczyłem ci twoje grzechy, to myślą, że to Bóg jest. Posłuchaj. On nie powtarza tego nawet. Bo to jest taka rozmowa z imbecylem. Nie wiem, czy w ogóle masz takie... Uważasz, że Bóg uważa swoje dzieci za debili? Ja nie uważam tak. Ja mam twoje dzieci i nie uważam ich za debili. Ja w ogóle uważam moje dzieci za rozgarnięte. W ogóle wierzysz, że Bóg uważa, że jesteśmy rozgarnięci, czy uważasz, że Bóg uważa, że jesteśmy debilami i że na tą samą rzecz trzeba powtarzać 500 tysięcy razy. Przebaczyłem ci twoje grzechy. Tak, ja rozumiem twój ból. Przebaczyłem ci twoje grzechy. Gówno, prawda. To nie Bóg! To twoja zajechana wyobraźnia! On tak nie rozmawia, bo to miłość. On umarł na krzyżu za twoje grzechy. I nie gada z tobą o tym więcej. Ale ty masz w ogóle, człowieku, jakiegoś kościa, z kim gadasz. Co to jest? I ludzie się nie chcą z tym rozstać. Mówią, Pan mi mówi. Rozumiesz? Ile razy mnie przekonują ludzie. Ostatnio jakaś tam babeczka pisze do mnie i mnie mówi, co ona widzi. Mówi, kiedy dostałam od ciebie SMS-a, a oczywiście SMS-a do mnie dostaje po tym, jak pisze w artykuł, że Pismo Święte nie jest Słowem Bożym. Mówi, widziałam twarz zalęknionego chłopca. Duch Święty gdzieś mówi do ciebie. Ja mówię, to nie, to zwiedzenie, babo. Ja w ogóle nie jestem zalękniony. Rozumiesz? Ja w ogóle nie jestem zalękniony. Ja w ogóle nie jestem zalękniony. Ja dawno temu zapomniałem, jak być zalęknionym. Dawno temu już. Nie wiem, o co chodzi. I ona do mnie pisze, według ciebie to zwiedzenie, według mnie to głos Ducha Świętego, jak widzisz, ale duże nasze drogi się rozchodzą. Cholera jasna, mówię. Bardzo dobrze. A bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bo to jest urojenie. Zatem stąd demoniczne siły. Bo ona myśli, że rozmawia z Duchem Świętym. Duchem Świętym, który mówi do niej o tym, że ona teraz, ona widzi moją twarz jako zalęknionego chłopca. I koniec. Wiesz, o co chodzi? No i to i za nic to nie zrobisz. Jak ona słyszy głos Ducha Świętego. Bóg jest miłością. Bóg to jest wybaczenie. W ogóle Bóg nie rozmawia. Chce ci pokazać pewne rzeczy. Chce ci pokazać, jak to jest. On z tobą nie gada, coś za coś. Michał powiedział, mentalność prawnika, coś za coś. Bóg nie ma mentalności prawnika w ogóle. Coś za coś. On jest przy tobie, on w ogóle widzi, tak. Natomiast jako prawda,
on stoi cały czas w tej pozycji. Ja chcę, żebyś to składał sobie. List do Efezjan. Ja nawet nie będę czytał, bo to szkoda na to czasu. List do Efezjan 2:13-14 i Księga Sędziów 6:24. Ale chcę, żebyś to sobie zapisywał. List do Efezjan 2:13-14 i Księga Sędziów 6:24 pokazuje nam, że Bóg to jest pokój. Pokój. Nie spokój, tylko pokój. Wiesz, o co tutaj chodzi? On jest z nami w stanie pokoju, a nie wojny. W stanie pokoju, a nie wojny. Ludzie w ogóle myślą, że Bóg jest w stanie wojny. Wojna się skończyła dawno temu. Wiesz, kiedy się skończyła wojna? 2000 lat temu, na krzyżu Golgoty. Między człowiekiem a Bogiem został zawarty pokój w Chrystusie Jezusie. To jest pokój. W ogóle wiecie, dlaczego Jezus przyszedł na ziemię? Żeby pokój z Bogiem zaprowadzić. Rozumiecie? Pokój z Bogiem. Żeby ludzkość wróciła, wyszła z tego kąta. Bóg postawił ludzkość do kąta. Rozumiesz? Na masę lat. Stała w kącie i marniała. Przed Jezus wyprowadził z kąta. Nie ma w ogóle się konfliktu między człowiekiem a Bogiem. Nie ma konfliktu. Rozumiesz? Bóg nie jest autorem tsunami, trzęsień ziemi, pożarów, różnych rzeczy. Ludzie mówią, o, tamten teren taki w ogóle jest bezbożny. Pan nawiedził go tsunami. Bóg zawarł w Chrystusie pokój z ludzkością. I z tobą ma pokój, pokój. Bóg ma ze mną pokój. Jesteśmy w stanie pokoju. Rozumiesz? Nie ma granic. Nie ma paszportów. Jest luźny przejazd. Ok? Tak jak się leci dzisiaj przez Unię. Kiedyś, człowieku, za każdym razem, jak jeździliśmy za granicę, człowieku, granica, 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 granica. Wiesz? Jak dziś pamiętam, uciekaliśmy, dzieciaki byliśmy jeszcze, postanowiliśmy, chcieliśmy do Australii uciec. Taki mieliśmy taką zajawkę. Dowiedzieliśmy się, że pod Wiedniem jest obóz przejściowy dla uchodźców. Zebraliśmy się ekipą, sforsowaliśmy granicę polsko-czechosłowacką, przepełznęliśmy tam w ogóle, tam za Włodzisławiem Śląskim, tam przy granicy, po takim rurociągu. Przez całą Czechosłowację się przedarliśmy do granicy czechosłowacko-austriackiej. Podeszliśmy w nocy, zaczęliśmy, wiecie, jak wyglądała granica czechosłowacko-austriacka? Nie tak jak czechosłowacko-polska. Tutaj to było jakieś dwóch gości w ogóle, żołnierzyków, którzy sobie chodzili i to było wszystko. I rzeka, Odra i finisz. My sobie dżdżownicę po prostu przyjęli. A tam, człowieku, druty kolczaste, tak? I pole śmierci. Wycięliśmy, słuchajcie, dziurę w tych drutach i polecieliśmy tym polem śmierci, tak? Ja nie wiem, ile przebiegliśmy, no może 10, może 20 metrów. Jak zaczęli walić, tylko ziemia trzaskała na nas, tak? Czechosłowaccy żołnierze. Padliśmy na ziemię, bo nas zastrzelili wszystkich. Tak bronili tej granicy. Rozumiecie? To była granica między komunizmem, tak, a kapitalizmem. Wrócili nas, a my jeszcze wszyscy na bazarze Różyckiego, pamiętam, kupiliśmy sobie mundury wojskowe. Tutaj US Army, US Marines, pomalowani, bagnety. Czujesz klimat? Oni nas popatrzyli, karabiny do nas w ogóle. Mówię, kto wy jesteście? A mówię, polskie dzieciaki, po 17 lat, po 16. 18, ja miałem 18 lat. Nie, nie miałem. 17 lat. Przykuli nas do kaloryferów, człowieku, w tej jednostce tam, słuchajcie, kajdankami, bo nie wiedzieli, kto my jesteśmy. Co to za grupa? W ogóle, nie? Wariatów, nie? Granice były. Nie było pokoju. Ok? A dzisiaj jest inaczej. Dzisiaj można sobie iść, człowieku. Dzisiaj wkładasz ręce w kieszeń, idziesz sobie na rower, wsiądziesz, możesz pojechać sobie, człowieku, rozumiesz, na rower przez Europę. Granice są opustoszałe. Nie ma nic. Nic. Tak jest dzisiaj między Bogiem a człowiekiem. Nie ma nic. Nie ma granic. Jest pokój.
A ludzie się przecierają, mówią, jak mi trudno do Boga dojść. Ja mówię, to gdzie ty idziesz? Chyba przychodzisz na tą stronę, na drugą stronę przychodzisz, tam gdzie są granice. W pierwszym liście Piotra 5:10 jest opisane to, że Bóg jest Bogiem łaski. To jest ten Bóg, Bóg łaski. On w ogóle nie wie, o co chodzi z prawem. On się nie zna na tym. Ludzie mi tłumaczą, Arturze, Bóg tego chce, Bóg tamtego chce. A Artur, kurczę, wie, że nie chce. No. Artur wie, że nie ma takiego Boga, co coś chce. Nie ma Boga, co coś chce. O, rozumiesz? Bo Bóg to jest Bóg łaski, niezasłużonej przychylności. Ktoś, kto niczego od ciebie nie chce. Niczego. W ogóle jesteś wolny jak cich na zakręcie. Niczego od ciebie Bóg nie chce. Niczego. To jest łaska. A ludzie się zastanawiają, czego Pan o tym nie chce. Pan mi powiedział, czego o tym nie chce. Ja mówię, co ty gadasz? Z kim rozmawiałeś? Ty mi chcesz udowodnić. Ty mi chcesz udowodnić, że Bóg ci powiedział, co od ciebie chce? Chcesz mi takie coś powiedzieć? Że Bóg ci postawił jakieś wymagania, że Bóg ci postawił jakąś barierkę. Ja nieraz słyszałem, jak mówili, Pan mówi, tak nie chciałem być pastorem, Pan mi kazał zostać pastorem. Ja mówię, no człowieku, to robił nie tak. Pan mu kazał pastorem zostać. Pan mi kazał to zrobić. Jak Pan parę tak nikomu nie kazał jeszcze nic zrobić, jak usłyszałeś kiedyś w swojej głowie, że Pan coś każe robić, to nie jest Pan. To znowu twoja chora wyobraźnia stymulowana demonicznie najprawdopodobniej. Rozumiesz? Ponieważ Bóg, jak wiecie, tak porusza się na poziomie pragnień, a nie nakazów, zakazów, pogłaskań, jak jest dobrze, i strzelenia w mordę, jak jest źle. Taki Bóg. Ludzie z takim Bogiem rozmawiają. I cieszą się, Pan mnie głaszczy. Ale będę uważał, żeby mnie nie strzelił. Rozumiesz? Nie będę nic takiego robił. Żeby przypadkiem nie oberwać. W księdze Daniela 5:21 pokazane jest, że Bóg to jest Bóg władzy. To Bóg, który posiada władzę. To Bóg władzy. A rozumiecie, co to jest za Bóg? I chrześcijanin przychodzi, tak? I z wątpliwościami jakimiś. Powiem Wam coś. Religia zrobiła z diabła Boga. Diabeł to jest podniesiony do takiej wielkiej rangi. Och, jaki on jest wielki, ten diabeł. Ile ja się o diable nasłuchałem, jaki to strateg, jaki to patenciarz, jakie on ma w ogóle pomysły niesamowite. Jak on wszystko cudownie planuje. To jest niesamowity planista. On ma tak wszystko obcykane. Wszystko widzi. Wszystko wie. Wszędzie jest. Cały czas do niego spływają informacje, co się dzieje, tak? Tam już on wysyła swoje szwadrony demonów, które są w ogóle mocne, silne, zdecydowane. Takiego diabła nam pokazuje religia. Rozumiecie? Ale przecież diabeł to jest kompletne zero. Kompletne. To nie posiada nic, co ma minimum władzy. Czy wy w ogóle wiecie, że diabeł nie posiada władzy? W ogóle? Że wszelkie jego działania są oparte na kłamstwie? To są wyłudzenia rozbójnicze. Słyszeliście o takim czymś? Wyłudzenia rozbójnicze. Kłamstwa. To farmazoniarz. On ci opowiada, że może i kiedy ty w to wierzysz, okej, to jest równoznaczne z otwarciem drzwi. Coś wam powiem. Na początku lat 90. jak w Polsce przestępczość podniosła głowę, zaczęło się zbieranie haraczy. Ludzie płacili masowo.
Głupie ludzie. Głupie ludzie. Ponieważ nie musieli płacić. Wiecie, dlaczego ludzie płacili haracze? Dlatego, że się przestraszyli. Przestraszyli się, bo komuś coś spalili, bo komuś coś zrobili. Rozumiesz? I płacili haracze. W pewnym momencie jakaś grupa ludzi się ocknęła. Grupa restauratorów ze Starówki. Możecie sobie o tym obejrzeć film Ekstradycja. I odmówili bandziorkom płacenia. Jakoś kurcze nikt nie ucierpiał oprócz bandziorków. Dlaczego bandziorki mogli zbierać pieniądze? Bo zastraszyli ludzi. Główna metoda działania przestępczości to jest zastraszyć człowieka. Zastraszyć człowieka. Ludzie, ja zastraszałem masę ludzi. Zastraszenie to jest metoda manipulacji. Rozumiesz? Metoda manipulacji. System manipulacji. Wyjmujesz broń, łapiesz za gardło, kładziesz na ziemię i mówisz, zastrzelę cię. Ludzie, jak żyję, nigdy nikogo nie zastrzeliłem w ten sposób. I nie słyszałem, żeby ktoś z moich znajomych takie coś zrobił. A wiesz dlaczego? Bo to podchodzi pod artykuł 148 i się dostaje za takie coś 25 lat. To nie jest w ogóle zabawa. Zabić człowieka. Rozumiesz? To nawet, to trzeba być psychopatą, bo to psychopaci, to w ogóle ludzie z psychopatycznymi umysłami, a jest ich naprawdę garstka wśród w ogóle przestępców. Większość przestępców to są przestępcy, którzy mimo wszystko liczą siły na zamiary. No tacy się ludzie, tacy w ogóle, no dobrze zrobię to, ale to też patrzę, czy to się w ogóle opłaca, czy się nie opłaca. Rozumiesz, czy to w ogóle, jakie to ryzyko, z czym jest związane? Większość moich znajomych, która żyła w przestępczości, to robiła normalne rozeznanie. Ja sam robiłem masę rozeznań. Przychodzili do mnie chłopaki, mówili, że robimy to. Ja mówię, no nie robimy tego, no weź. Co my tam zarobimy? Mówię, ryzyko jest dostania po 15 lat, a my zarobimy na przykład po 10 tysięcy złotych, że jesteś w ogóle przytomny? Po co? Po cholerę robię coś. To kranie, rozumiesz, to, na co ci to starczy później? Na waciki? Do pudła? Na co? Dasz kupić 10 tysięcy, ile z tych paczek wyjdziesz w ogóle z tego, na paczki nie będziesz miał. Co to w ogóle? Dostać 15. Kiedyś jednemu takiemu w więzieniu wyliczyłem przestępca wielki. Opowiada, jak kradł pieniądze, mówię, ty. A ja już byłem tuż przed nawróceniem, wiecie, już mnie to wklieniało wszystko, nie? Usiadłem z nim, mówię, ty, usiądź tutaj. Mówię, wiesz, to matematyka nie kładnie. Siedzisz tyle, ile lat. Mówię, jakie miałeś strzały największe w życiu? Te wszystkie strzały mnie policzył, które ciebie tam, nie pamiętam dokładnie, z 1500 brutto mu wyszło. Miesięcznie. Ja mówię, dobra, taki jesteś on. Taki jesteś obronny. Człowieku, rozgarnięty jak kubka siana. Mówię, człowieku, to sobie policz to na ten czas siedzenia. Tak? Masz 30, powiedzmy, 6 czy 7 lat, 15 taka grzejesz. Co ty tam w ogóle nażyłeś się na tej wolności? Weź. Kurczę, iluzja. To jest iluzja. Bóg jest Bogiem władzy, a diabeł jest iluzjonista. On kłamie. I kiedy Bóg manifestuje się, to się manifestuje jako Bóg władzy. On przychodzi do człowieka, który się do niego modli i mówi, wiesz co do niego? Wiesz, że jestem z tobą zjednoczony? No wiem. No to i zrób. Ale Panie, no idź. Jestem Bogiem władzy. Jezus mówi, jest mi dana wszelka władza, żeby jako moc przetłumaczyć, czyli tam nie ma słowa moc. Oryginał mówi, jest mi dana wszelka władza na niebie i na ziemi. Wszelka władza, wszelka władza, wszelka władza jest mi dana. Wszelka władza, wszelka władza. Ludzie mnie władzą straszą. Mówią, władza. Mówię, władza jest nad wami. Ja mówię, jaka władza? Jak w Chrystusie jest mi dana wszelka władza. To jest mi dane. Jak ktoś przeciwko temu wystąpi. Rozumiesz? To sterzy się z władzą nadrzędną. Ja funkcjonuję w nadrzędnej władzy. W nadrzędnej władzy. I Bóg tak podchodzi do człowieka. Mówi, funkcjonujesz w nadrzędnej władzy, wiesz? Iż to zrób. I że się znajduje bałwanka. A bałwanek nie mówi już o władzy. Bałwanek mówi, pewnie, pomogę ci. Módl się do mnie jeszcze. Pomogę ci, pomogę. To
już nie Jezus, to ZUS. Rozumiesz? To nie to już. Jezus to Bóg władzy. To Bóg władzy. To Bóg władzy. Słyszałeś kiedyś raz, żeby Jezus się modlił do Ojca? Żeby Ojciec coś zrobił za Niego? Tato, ty idź na krzyż. Idź. Tato. Tato, zrób to za mnie. W Ewangelii Mateusza 28:18 jest napisane, że Bóg jest Bogiem mocy. Co to znaczy? To znaczy, że nie tylko władamy, ponieważ jesteśmy z Nim zjednoczeni, ale posiadamy realną siłę, możliwość. Realną siłę. To jest Bóg mocy. Zrozumcie, On nie daje mocy. To nie jest Bóg, co moc daje. Ty musisz w ogóle zrozumieć, że Ty obcujesz z Bogiem mocy. Rozumiesz? Obcujesz z Bogiem mocy. To idziesz i robisz. To tak jakby siedzieć w czołgu, tak? Trzymać stery i modlić się w ogóle, rozumiesz, żeby czołg sam pojechał. Jesteś w tym czołgu. Posiadasz moc, bo Bóg jest Bogiem mocy. I On nie podchodzi do ciebie i na przykład nie mówi, no wiesz, rozumiem ciebie, że sobie nie dajesz rady. A chrześcijanie tak się modlą i mówią, w ogóle tak, Pan mnie rozumie, że sobie rady nie daje. Jeszcze nie mój czas. Bóg mi... O, to jest dobre. Bóg mi powiedział, że jeszcze nie mój czas jest. Ja nigdy w życiu, od 2001 roku, nie usłyszałem od Boga takiego tekstu. Artur, to jeszcze nie jest twój czas. Artur, jeszcze musisz dojrzeć. Słowo honoru nigdy w życiu. Wiesz, ile ciągle słyszałem? Idź. Idź. W ogóle rozumiesz? No idź. Będąc w religii, zastanawiałem się, czy nie robię rzeczy w ciele. Ale mówię, dobra, pójdę. Dobra. A co to? Pójdę. Pójdę. Ja nie słyszałem. Musisz jeszcze poczekać, Arturek. Jeszcze poczekaj. Jeszcze. Jeszcze odrobinkę. Jeszcze przeczytaj więcej książek chrześcijańskich. Jeszcze więcej Biblii przeczytaj. Jeszcze więcej. Jeszcze więcej się pomóc. Musisz się jeszcze tutaj rozwinąć. Musisz to życie poukładać. Nie. To Bóg mocy. A w Hebrajczyków 12:23 jest napisane, że Bóg to sędzia. Zawsze sędzia. Sędzia. To sędzia. W ogóle ludzie, znamy to już, rozmawialiśmy o tym nie raz. Jak On coś ustanowi, to potem, przecież na sądzie w niebie już, bo już wiesz, że do piekła nie pójdziesz, ale na sądzie w niebie On przecież te rzeczy wszystkie Ci wytknie. On mówi, dlaczego Ty tamtej mocy, Arturek, nie używałeś, należy Cię władzy? Do kogo tam żeś, Arturek, się modlił? Po cichu, gdzieś na boku. Do jakiegoś pożyszcza bez mocy, bez władzy. Jakiegoś takiego niekochającego, co Ty tam dłubałeś na boku? Do jakiegoś bóstwa prawa. Rozumiesz, o co chodzi? Ja tak nie chcę, ludzie, w ogóle. Nie interesuje mnie takie coś, bo ja kiedyś tam przed Nim stanę, ja nie chcę. Ja się dzisiaj wycofuję z wszelkiego rodzaju z iluzji, które w moim życiu nastąpiły. Tak? To iluzyjne w ogóle, kawał iluzyjnego życia. I teraz kilka rzeczy o tym, jaki jest. Piąta Mojżeszowa, czyli Księga Powtórzonego Prawa 33:17 jest napisane, że Bóg jest wierny. Wiecie, co to znaczy, że On jest wierny? To znaczy, że to jest Bóg niewycofujący się. To jest Bóg, który się nie cofa.
Bóg, na którego można liczyć. Rozumiecie? Bo cały czas, ludzie w ogóle myślą na przykład takie coś. Upadłem, to Pan teraz zmienił plan wobec mnie. To już nie ma teraz tak blisko Pana mnie. Znowu masz jadkę w głowie. Bóg tam, gdzie był, tam jest, bo On jest wierny. Tak On stał tu, tak stoi tu. Tylko ty się zakręciłeś jak pyk na lodzie, odwróciłeś się do Niego. Nie widzę Boga, nie widzę, nie widzę. Bo gdzie patrzysz? Kiedy nie, odwróć się. Tu jest, gdzie jest. On przecież powiedział, nie zostawię cię, nie opuszczę? Powiedział? Amen? Czy powiedział tak? Nie zostawię cię, nie opuszczę, jeśli. Jest tam jeśli? Nie ma. No nie ma. Nie znaleźli manuskryptu. Jeśli. Jeśli. Co wam przeczytam? W liście do Rzymian jest taki tekst. 8:1. Mocny tekst. Pokażę wam zaraz mistyfikację jedną. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Taki jest tekst. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Taki znaleziono manuskrypt. Takie coś wykopali w ziemi i takie coś zanotowali. Ale to za trudne było dla teologów. Akurat w tej naszym przekładzie Biblii Warszawskiej nie ma tego drugiego członu. Natomiast jest dopisywany w różnych Bibliach drugi człon. Drugi człon brzmi w ten sposób. Jeśli chodzimy według ducha, a nie według ciała. I twierdzi się, tak, że jest to prawdopodobny zapis. Czyli nie ma pewności, ale w pewnych Bibliach jest umieszczany. Dlaczego? Bo ten tekst jest za trudny. Nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Żadnego. To znaczy, jeżeli narodziłem się z Bożego Ducha, tak? I z uwagi na zaburzenia zajmę się ludobójstwem, ok? To nie ma dla mnie potępienia. Dramat. Ktoś powie, co to jest? Ja mówię, prawda. Miłość. Taki tam Bóg. Taki tam Bóg. Dlatego ja naprawdę jestem absolutnie przekonany, że wielu ludzi tu się zdziwi, jak tych ludzi się spotka w niebie, jak ich się nie spotka. Rozumiesz? Bo możemy naprawdę spotkać w niebie niezłe kreatury. Niezłe kreatury. Które przez to społeczeństwo zostały skreślone. Rozumiesz? Ale rozumiecie, że nawet na krześle elektrycznym, tak? Mogli zawołać ze szczerego serca. Gość wisi na krzyżu obok, tak? Mamy pierwszy akt. Gość skazany na karę śmierci wisi sobie obok i dogorywa. I mówi, Jezu, jak pójdziesz tam do Ojca, wspomnij na mnie. W tej wypowiedzi uznaję go za Mesjasza, w tej wypowiedzi uznaję, tak, siebie za grzesznika, w tej wypowiedzi pokutuję, tak, mówiąc do kolegi z krzesła elektrycznego obok, proszę ciebie, nam się należało. Jemu nie. Co robi człowiek w tej wypowiedzi? Nawraca się. Gdzie? Na krzyżu. Masz dowody? Na przykład pan Bambi nie nawrócił się, zanim go wychuśtali, czy tam zrobili mu zastrzyk, czy tam coś innego? Nie wiesz. Nawet nie wiemy, proszę ciebie, czy Adolf nie jest bratem. Też nie wiemy. Bo nie wiemy. Nie wiemy, co tam się dzieje. A może Józef? Lew Północy? Nie wiadomo. Jeszcze będzie ścisko. Ja nie wiem. Wiem jedno. Nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Nie ma. Bóg jest wierny. Bóg jest wierny. A chciałoby się, żeby nie był wierny trochę. Zobaczcie. Jak coś kuje w związku z tym, to wiesz, co to jest? To bałwan jakiś cię kuje. By się chciało, żeby nie był taki. Ale on taki jest. Znaczy jest porządnym,
Rozumiesz, o co chodzi? Jak człowiek jest porządny, to się wpienia na nieporządnych. Okej? Okay? Się wpienia. To jest to. Chcę, żebyście zobaczyli, że On jest wierny. Bóg jest wierny. W księdze Hioba 42 plus Ewangelia Jana 7,37 jest zobrazowane, że Bóg jest wszechmogący, jednak związany wolą człowieka, a drugi list do Tymoteusza dodaje, że związany swoją osobowością. Czyli na przykład zaprzeć sam się siebie nie może. Czyli mimo, że jest wszechmogący, to jednak wola człowieka wiąże mu ręce. Wiąże mu ręce. Też wielu by chciało, żeby było inaczej. Wielu by chciało, żeby Bóg to była postać, która przeskoczy naszą wolę. Ja nieraz to słyszałem. Ale On nie przeskoczy twojej woli. Jesteś skazany na swoją wolę. Ale jesteś panem nad swoją wolą. To jest mistrzostwo świata. Możesz chcieć, co chcesz. Chcieć, co chcesz. Rozumiesz? Co chcesz. I On się tym związał. Jesteś związany swoimi prawidłami. Jeśli On ustanowił pewne rzeczy, tak? Te rzeczy są fundamentalnymi prawdami, to On nigdy się z nich nie wycofuje. Na przykład nikogo nie wpuści do nieba, w cudzysłowie wpuści, bez odrodzenia duchowego. Rozumiesz? Są takie ruchy w chrześcijaństwie mówiące, dla Żydów jest odrębny plan. No mówię i koniec, no i co im powiesz? Tak oni uważają, że dla Żydów jest odrębny plan. Oni mają, mówi, swoje przymierze, mamy swoje przymierze. Trzeba zmienić lekarza. Nie ma odrębnego planu dla żadnego człowieka. Ponieważ Bóg to Jezus. Bóg to Jezus. A więc jest wszechmogący, ale związany twoją wolą i swoimi prawdami. A zatem, kiedy stoisz na prawdach i decydujesz zgodnie z nimi, tak, to znaczy, że wszystko dla ciebie jest możliwe. To proste. Dalej, Bóg jest wszędzie obecny, mówi Psalm 139,7-10. Wszędzie obecny. Diabeł nie jest wszędzie obecny. Wbrew ubiegowej opinii. Bóg za to jest wszędzie obecny. Wszędzie. Wiecie, co to dla mnie oznacza? W każdej sytuacji, najbardziej patowej, jest obok mnie Bóg. Jest we mnie Bóg. Druga księga Kronik 16,9 i Psalm 139 od 1 do 6 mówią, że Bóg jest wszystko wiedzący. Natomiast pragnący oglądać rzeczywistość oczyma człowieka. Jest to. Ludzie mówią, Panie, Ty wszystko wiesz. Ale On chce widzieć to oczyma człowieka. Takie ma rzeczy. Na przykład mówi, zejdę i zobaczę. Po co? Bierze Babel, budują, a On mówi w ogóle, zejdę i zobaczę. Jak to? Przecież jesteś wszystko wiedzący. To po co zejdziesz i zobaczysz? Jak Ty to zobaczysz? Co to znaczy, że Ty zejdziesz i zobaczysz? Skąd Ty w ogóle zejdziesz? To Ty nie widzisz? Ale On chce utrzymać człowieka, jeśli Mu na tym zależy. W ogóle wiesz o tym? Jego interesuje tak bardzo człowiek. W 5 Mojżeszowej 4,7 jest opisane to, że Bóg jest bliski. Bliski. Bardzo bliski. To jest Jego mentalność. A ludzie czekają na Boga. I mówią, poczekajmy na Pana. Ale Bóg jest bliski. Przez cały czas. Księga Jeremiasza 9, 23-24 mówi, że Bóg jest poznawalny. A ludzie oczekują latami, żeby coś
się dowiedzieć. A on jest otwarty, jak księga, jak list, jak ramiona Ojca. Chcesz, to wiesz. Chcesz, to się dowiedzieć. Jeszcze mu wielu ludzi czegoś nie wie, bo nie szuka. Jeszcze mu nie ma, bo nie szuka. Wiesz, czemu drzwi są pozamykane? Bo nie pukają. Jak się nie puka, to kto ci ma otworzyć? Ludzie mówią w ogóle, chciałbym w ogóle tak głosić Ewangelię. Chciałbym, żeby Pan mnie pootwierał drzwi do głoszenia Ewangelii. A nie ty, drzwi do głoszenia Ewangelii są otwarte. W ogóle słyszałeś o tym? On powiedział, mówi 2000 lat temu, idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Idźcie i w ogóle idźcie. Mówią, rozumiesz? Mówi, czego ty szukasz? No chciałbym, żeby Pan drzwi mi otworzył. On powiedział, idźcie, uzdrawiajcie. Tak? A ludzie się modlą, Panie, chcę uzdrawiać chorych. Jak to chcesz uzdrawiać chorych? No idź uzdrawiaj chorych. Mało masz chorych? Dzisiaj w dzisiejszym świecie ciężko zdrowych. Coraz trudniej. Zdrowych fizycznie, zdrowych psychicznie. Człowieku chorych, człowieku masa. Idź uzdrawiaj chorych. Idź uzdrawiaj chorych. Idź pod szpital. Zrób sobie takie kartki, proszę Ciebie, ze swoim imieniem i nazwiskiem. Jak ludzie będą wychodzić z widzeń, to podawaj te kartki tym ludziom, którzy tam wychodzą z widzeń. Tak? Uzdrawiam chorych za darmo, proszę bardzo. Uzdrawiam chorych, uzdrawiam chorych, uzdrawiam chorych. Jeden weźmie, drugi Cię w mordę strzeli. Rozumiesz? I tak sobie możesz spędzić życie. Ktoś przyjdzie i powie, no faktycznie, no to już nie ma szans. To może ten, co tam mnie dał, ten wariat pod tym, to może tamten uzdrowi mnie z raka żonę czy męża. Wiesz, o co chodzi? Człowieku, chorych jest oporowo, człowieku. Masz szpital, taki szpital, taki. Mają do szpitali, człowieku. Baner se zrób na ulicy ustań, uzdrawiam chorych, tak? Nie, lepiej się modlić i rozmawiać z Nim. Z Nim. Z tym, który mówi, przyjdzie czas, dziecko moje, że otworzę Ci drzwi do uzdrowień. I przychodzi potem i mówi tak. Pan mi powiedział, że mi drzwi otworzy do uzdrowień. No i koniec, bo i sobie mu powiesz. Człowieku, rozumiesz? Temu otworzy do uzdrowień, tamtemu do ewangelizacji, tamtemu do czegoś innego. Jeszcze Pan otworzy drzwi człowieku od dźwiennego. Mój prywatny klucznik. Jach. I siedzą, proszę Ciebie, i się tak modlą, i mają takie, proszę Ciebie, jazdy, ludzie, tak? I potem dziwić się, że to terapia potrzeba. Psalm 145, 18 mówi, że Bóg jest przystępny, czyli że jest bardzo łatwy dostęp do Niego. Bardzo łatwy dostęp. Nie ma przeszkód, nie ma barier. I ludzie przychodzą i mówią, ja mam takie trudności z przyjściem do Niego. Takie bariery mam, tak diabeł mi stoi na drodze. Nie mogę się do tego Boga dostać. A Hebrajczyków 11,6 mówi, że Bóg jest nagradzającym Bogiem. Ale tam jest napisane, że On jest nagradzającym Bogiem w wyniku ludzkiej inicjatywy. Tym, którzy mnie szukają, nagradza. Tak? Którzy mnie szukają. Jak nie szukają, to co? W Ewangelii Mateusza 22,16 jest napisane, że Bóg jest szczerym Bogiem. To szczery Bóg. Szczery. Tam nie ma żadnych w ogóle zawiłości u Niego. A ludzie mówią, ciekawe, co Pan mi chciał powiedzieć. Ciekawe, co przez to mi Pan chciał powiedzieć. Bardzo ciekawe. Ale to szczery, normalny Bóg. W ogóle dobrze Ci się rozmawia ze szczerym człowiekiem, czy Ty lubisz takich ludzi, którzy Ci w rebusach opowiadają coś? Masz taką relację, siedzicie sobie razem, pijecie kole i on Ci rebusy, rozumiesz, robi, wiesz. Mówi Ci literę, potem mówi, teraz coś skreślisz w środku, na końcu będzie ty, potem głowa kota. Rozumiesz? Takie rzeczy. Ja nie chciałbym mieć takich relacji.
Rozumiesz, ja musiał cały czas się alkoholizować, rozumiesz, żeby przetrwać taką relację, mi się nie nadawał do tego po prostu. Na trzeźwo to jest nie do przyjęcia taka relacja. Bóg jest szczery, prostolinijny, konkretny, jasny. A Księga Jeremiasza 10:6, 16 mówi, że Bóg jest twórczy, twórczy. To nie jest postać taka jednolita, ciągle taka w ogóle, taka, że to tylko takie coś. Jednorodne takie coś. On cały czas tworzy, 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 tworzy. Ludzie w ogóle, którzy myślą, że Bóg nie jest twórczy, to często przychodzą i pytają mnie w ogóle o różne rzeczy. A skąd to? A skąd tam? A skąd tam? Ja mówię, Bóg jest twórczy. Ja znam twórczego Boga. Ja do Boga przychodzę. Cały czas coś tworzę. Cały czas. Rozumiesz? Wczoraj już zaczęła mi chodzić piosenka po głowie. Już mi wczoraj chodziła. Już. Chodziła, położyłem się z nią spać. Ja wstałem rano, 3:15, z tą piosenką w głowie. Okej, mówię, dobrze, już piszę słowa, już robię, Boże, siadłem, już tu słuchawki zakładałem, już pierwszą zwrotkę napisałem. Twórczy Bóg. Cały czas coś tworzący. Wiecie, o co chodzi? Non stop. Bóg twórca. I ostatnie rzeczy. Gdzie jest Bóg? On jest zjednoczony z Twoim duchem, więc błagam Cię, nie szukaj Go gdzieś daleko. Nie czekaj na Niego. Nie krzycz do Niego. Rozumiesz? Nie siedź ciągle w ogóle w takim miejscu, rozumiesz, że mów, objaw mi się, objaw coś mi tam, objaw, gdzie Ty jesteś, Panie, Panie, rozumiesz? No nie lubię tego. W ogóle weź uwierz, że On jest w Tobie. Wierzysz, że masz trzustkę? Zobacz, tak się przyzwyczaiłeś do tego, że masz trzustkę, że takie naturalne dla Ciebie. Rozumiesz, że jesz batonik i wiesz, że to Cię nie zabije. Ty, jaka to wiara! Wiesz, dlaczego Ty możesz tak robić? Ty jesteś tak zjednoczony wewnętrznie z trzustką. W ogóle nie bierzesz pod uwagę czegoś takiego, że Cię cukier zabije. Walę sobie pro Ciebie marsika, pro Ciebie i koniec. Nie, bo masz trzustkę. Tak? Tak też masz Ducha Świętego w sobie. Weź się z tym oswój. Że jak powiesz, posłuchaj, jak powiesz Jezus, jak Ty powiesz Jezus, a Słowo Boże mówi tak, kto wezwie imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Jak Ty powiesz Jezus, to następuje manifest zbawienia. On jest tu. Jak ja mówię Jezus, to w rzeczywistości duchowej, tak, jest hasło jestem. Jestem. Jak Ty powiesz Jezus. Ale ludzie mówią 40 tysięcy razy Jezus i mówią, gdzie jesteś? Gdzie Ty jesteś Jezus? Jak to chodzi? W opłatku. To wszyscy wiedzą, że Jezus jest w opłatku. Musisz iść raz dziennie. Ale zawsze to coś. Religia mówi, zobacz, ja Ci powiem jak. Codziennie przyjmuj komunię. Rozumiem? I dobrze. I już załatwiony gość jest. A prawdą jest to, że On jest w Tobie. W Tobie. W Twoim duchu. Zjednoczony z Tobą na zawsze. Cały czas. 24 godziny na dobę. Czy śpisz, czy czuwasz. Czy robisz dobrze, czy robisz źle. Rozumiesz? Cały czas. Udzielający się zupełnie. Działający zupełnie przez odrodzonego ducha. Dla świata zaś Bóg jest w niebie, w światłości niedostępnej. Dostępny jedynie, tak? Przez przyjęcie Chrystusa. Rozumiecie? Dla świata Bóg jest osiągalny tylko w Chrystusie, bo On jest w światłości niedostępnej. W światłości niedostępnej. A ludziom się głosi Chrystusa, a ludzie mówią, a ja rozmawiam z Bogiem. Ja mówię, oddałem życie Jezusowi, od urodzenia jestem wierzący.
stoi się i patrzy. Ja mówię, ty. Wiesz, no przecież ma takie coś nakładzione, powiedz, taka religia coś zrobiła. Tak? Ochrzczony dnia ósmego. Okej? Okay? Ochrzczony dnia ósmego jest. I już go załatwili. Albo inny. Na przykład protestant. On powie, przyjąłem Jezusa. Nie przyjąłem tylko, wyznałem Jezusa swoimi ustami. Bo kto wyzna, nie zacytuję, bo kto wyzna ustami swoimi, że z Panem zbawiony będzie, powiedział i koniec. I on teraz wyznał Jezusa, on teraz wyznał Jezusa i koniec. A wtedy powiedział, że mam serce Dawida. Tak. I pamiętaj, pastor powiedział, że mam serce Dawida, który był taki jeden na ewangelizację do nas przyszedł. Tak. I jak tamten na ewangelizację to przyszedł, to mówi, byłem na kościele ulicznym, wyznałem Jezusa jako Pana i Zbawiciela. I stoi zawiany, taki wiesz o co chodzi, nie taki stoi. I mówi, Boże na mnie, ręce powiedzieli, że będę pastorem. Wy macie tutaj bułki? Ja mówię, ty. Mówię, i co tu? Idź stąd, mówię, ja już jestem po dobrej stronie mocy, ale idź stąd, nie psuj nerw. Ty się nie leżał przy Jezusie, mówię nawet. Zobacz, spójrz na siebie. A mnie tam powiedzieli, bo jemu tam powiedzieli. Rozumiesz? W sporze. Jemu w sporze powiedzieli, że on wyznał Jezusa Panem i koniec. I to jest zamknięty temat już. Jedni załatwiają sakramentem, inni załatwiają prelecie listem do Rzymian. No czymś trzeba załatwiać. Dla każdego coś dobrego. Bóg jest dostępny w Chrystusie Jezusie. Dla tego świata. Żeby spotkać się z Bogiem, trzeba oddać życie Jezusowi. Realnie. Nie w kit, nie powiedzieć jakąś pierdółkę, formułkę. Bo to papugę można nauczyć mówić, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem. Człowieku, co to w ogóle za głupota? Ja zawsze to powtarzam, tam jest greckie słowo homologeo, czyli zgodność z oryginałem. Zgodność z oryginałem. Ja spotykam Jezusa w 2001 roku i to jest człowieku uderzenie jak kilofa w moje życie. Ja dochodzę potem, uświęcam się, tak? Ale od tego dnia, od tego momentu ja wstaję z kolan, ja jestem innym człowiekiem. Inny człowiek. Inny człowiek. Ja jeszcze nie umiem doktryn złożyć wszystkiego do kupy, nie wiem o co chodzi, ale ja wiem, że jestem innym człowiekiem. Ja miałem spotkanie z Bogiem. I to jest rzecz nieodwracalna. Koniec. Się nie muszę domyślać już. Jak z nim żyć? List do Hebrajczyków 10:38 mówi: za pomocą wiary z Bogiem się żyje przez wiarę. Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Nie ma innego kontaktu z Bogiem. Nie ma. Nie ma. Przez wiarę. Chodzenie przez wiarę. Chodzimy w wierze, nie w oglądaniu. Oglądanie jest fajne, wszystko jest fajne. Tutaj doświadczacie różnych rzeczy, różnych manifestacji, cudów różnych. Ja się śmieję, że u nas to już nawet nie liczy się tych rzeczy różnych takich. Nie robimy z tego żadnych ceregieli. To, z czego gdzieś tam w różnych kościołach robią wielkie sprawy, proszę Ciebie, tutaj jest normalną rzeczą. Cuda są normalną rzeczą życia chrześcijanina. Rozumiesz? Duch Święty nie manifestuje się przez to, przecież żebyś skakał i się cieszył. Złoto, mam złoto na rękach. Masz złoto na rękach, idź połóż kogoś, uzdrów, leć, dawaj, do przodu, heja. Wytrzyj, wetrzyj w niego te złoto. Rozumiesz, uwolnij moc, nie skacz jak kot w pęcherze, bo masz złoto. Dobrze, że masz. Miej jeszcze więcej, niech ci wszystko tam się złoci. Po drugie, za pomocą relacji, Ewangelia Marka 13:3-14 i powołał ich, aby z nim byli, aby przez wiarę, tak? I dalej idziemy, co? W przebywanie z Bogiem się przebywa. Przebywa się z nim, przebywa. I tam nie ma koncepcji przebywania, mam przebywać z Bogiem, idę przebywać z Bogiem i koniec, co tam będzie, nie wiem. Chodzę w wierze i przebywam z Bogiem, rozumiecie? Taki prostak.
prostaczek taki, prostaczkowy jesteś. I Ewangelia Jana 14:23, za pomocą posłuszeństwa. W ogóle Bóg nie wie, że to jest nieposłuszeństwo. Na przykład chrześcijanie myślą, że to Bóg mówi jakąś prawdę, jakieś konkrety. I teraz, że nie jest się temu posłuszny i dalej się ma z nim relacje w tym temacie. To w ogóle tak ludzie myślą. No to Panie, tutaj to zostawmy i pójdźmy dalej. Ale on nie idzie z tobą dalej tam. On został w tej prawdzie. W tej prawdzie tam dalej idziesz, ale jakby on nie miesza się już w to wszystko, co tam robisz, tłubiesz sobie. Ponieważ on powiedział tak, jeżeli mnie miłujecie, przestrzegać będziecie moje przykazań, czyli prawideł mój. Jak nie, to nie miłujecie mnie, dzieciaki. Nieprawda. Kochamy Cię, Panie, kocham Cię, Panie, kocham. Ale to posłuszny jesteś, nie jestem, ale Cię kocham. No i koniec. Ale Cię kocham. To tak jak ludzie mi urągają, jadą ze mną jak z dzikiem i mówią do mnie, ale nie mam do Ciebie żadnego żalu. Żal? Ja mówię, żal nie ma do mnie. Człowieku, nienawiść z niego tak bucha, żeby mógł, to by mi poderżnął gardło. Tylko to jest niezgodne z jego religią. Bo w jego religii nie podczyna się gardłem komuś. Okej? Okay? Ale on mówi, ja nie mam do Ciebie żadnego żalu. No jakbyś do mnie nie miał żalu, to byś był miły, sympatyczny dla mnie, grzeczny. 300 zł mi wysłał na konto. Coś byś zrobił takiego fajnego dla mnie. Wiesz, o co chodzi? Kurczę. Jakbyś żalił mnie. Ale ty chcesz, żebym umarł. Żebym umarł. Nie chcę, żebyś umarł. Chcesz. Tylko cholera będę żył. Wiecie, dlaczego o tym wam mówię? Bo chcę, żebyście unikali iluzji. Iluzji, że jest jakiś tam Bóg inny. Że teraz jestem z Bogiem, mam z Nim spotkanie, mam z Nim czas. I nic się nie dzieje. Dalej człowiek zostaje głąbem, jakim był. Dalej życie mu nie idzie. Dalej w ogóle nic się nie wydarza. Dalej po prostu siedzi w swoich zaburzeniach. Dalej inni jak na niego patrzą, to mówią, ham zbuntowany. Rozumiesz, o co chodzi? Nic mu się nie zmieniło. Nic mu się nie zmieniło. Nic. Człowieku, ja się spotkałem z Jezusem, ja przeklinałem jak szewc. Jak szewc po dziadku miałem. Spotkałem się z Jezusem w 2001 roku. Ja nigdy nie powiedziałem wulgarnego słowa. Okej? Po prostu. Dlaczego ja takie coś mam? Bo ty tak masz. Nie, bo ja tak mam. Bo ja poddałem Bogu język. Ty tak nie masz, bo nie poddałeś. No i koniec, no. Jesteś nieposłuszny, nie chodzisz w wierze, rozumiesz? I tak masz. Bo On jest wiernym Bogiem. Ja już nie ukradłem nic nikomu. Rozumiesz? Ja nie doszedłem do wniosku, że teraz będę sobie tylko brał narkotyki miękkie. Ja rozmawiałem z takimi różnymi chrześcijanami, którzy mówią, wiesz, narodziłem się z Bożego Ducha, to rzuciłem kokainę, w ogóle, mówi, tylko teraz, mówi, sobie zapalę, od czasu do czasu marihuanę, tam sobie zajaram, hasz. Dobrze, mówię. To na miękko lecisz teraz. No na miękko. Dobrze, mówię, w porządku, nie ma problemu. Dla mnie to nie ma problemu, w ogóle żadnego, nie? Dopóki nie będziesz chciał służyć ze mną. Bo tak to nie ma dla mnie problemu, wiesz. Będziesz chciał służyć, to pogadamy o tych tematach miękkich, nie? Mnie osobiście to w ogóle nie przeszkadza. Tam ciebie chcesz, to jarek, chcesz to, co tam chcesz. Lub, tak, będziesz weselszy. Ale wiedz o tym, że nie będziesz przykładem dla innych na pewno. Jak ludzie w tym świecie się dowiedzą, że lubisz sobie zajadać raz na jakiś czas, proszę ciebie, Maryśkę, to na 100%. Na 100%. Na 100% nie będą chcieli Cię słuchać. Rozumiesz? To bardzo proste.
A dwa, zastanów się, dlaczego potrzebujesz jarać Maryśkę. Dlaczego? Bóg jest taki, jak siebie określa od tysięcy lat. W ogóle się nie zmienia. Proszę was, spójrzcie na to z tej perspektywy. Nie łudźcie się, że On jest jakiś. Nie łudźcie się. Z drugiej strony, kiedy staniecie na tym, jaki On jest, nigdy się nie potkniecie. Nigdy. Nigdy. Rozumiecie? Będziecie zawsze odważni, zawsze silni, zawsze pełni mocy, zawsze zaopatrzeni, zawsze zadowoleni. Zawsze. Będą wam się przydarzać cudowne rzeczy w życiu. Będą się pojawiać ludzie w waszym życiu tacy, którzy przydadzą słodyczy temu życiu. Rozumiecie? Ludzie przewrotni, źli się będą starał od was trzymać. Przejdziecie każdy problem w życiu. Pokonacie każdą przeszkodę wewnętrzną i zewnętrzną. Tak jak On powiedział. Ale to się, jak się chodzi z takim Bogiem, jakim On jest naprawdę. Bo inaczej to się chodzi z czymś tam. Proszę Cię o to. Wstańmy proszę. Ojcze, ja dziękuję za to słowo. Ojcze, ja chcę, aby to słowo głęboko wpłynęło na ludzi. Ojcze, ja chcę, aby Twój Święty Duch teraz przenikał każdy umysł. I ja ogłaszam, że to słowo jest ugruntowane w umysłach ludzi i zostaje transportowane do Ducha. Tam łączy się z wiarą. I tam, stamtąd wychodzi jako przemieniona myśl. Ojcze, w imieniu Jezusa. Ojcze, dziękuję Ci, że każda przeszkoda jest wyeliminowana. W imieniu Jezusa. Amen.